Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak pewnie wiecie, niedawno byłem na John Petrucci's Guitar Universe w Glen Cove na Long Island koło Nowego Jorku w Stanach, także dostałem sporo zapytań na temat tego wydarzenia. No i staram się wyjść temu naprzeciw i opowiedzieć troszeczkę Wam o tym wydarzeniu. Czy było warto? Czy polecam jeździć na takie szkolenia? Tego dowiecie się z tego filmu. Zapraszam. Cześć moi drodzy, witajcie. Lecimy zatem do Nowego Jorku na John Petrucci's Guitar Universe. Tutaj jesteśmy już po odprawie. I czekam sobie na samolot. A tu jest bardzo ładny BMW i8. To jest bardzo fajne urządzonko, które mi bardzo pomogło. Mamy na przykład cały tutaj systemik. Obejrzałem chyba sobie kilka filmów. Moi drodzy, dotarłem do Glen Cove Mansion. Jestem w okolicach Nowego Jorku, także jest naprawdę niesamowicie, muszę Wam przyznać. Jestem podjarany jak małe dziecko, a chyba o to w życiu chodzi, żeby czasem być podjaranym właśnie w ten sposób. Warszawa, Berlin, Tegel, potem z tego Berlina poleciałem do Nowego Jorku, JFK, to lotnisko, no i dotarłem, tak? Prawie 24 godziny w podróży, no ale jestem. No i jutro zaczynamy zajęcia z Johnem Petrucci, słuchajcie. John Petrucci, Andy James, Tony McAlpine, Mike Mangini nawet, tam perkusista Dream Theater się znalazł wśród wykładowców, no i wielu, wielu innych ludzi, którzy będą pokazywać naprawdę niesamowite rzeczy, a wy skorzystacie z tego, myślę, bez tych horrendalnych kosztów, które niestety tutaj musiałem ponieść, no ale coś za coś, tak? Albo grubo, albo wcale, jak to się mówi. Okej, więc może zaczniemy od miejsca. Miejsce było naprawdę bardzo urokliwe. Było to konkretnie Glen Cove Mansion, czyli taka willa tam w okolicach tej miejscowości Glen Cove. Całkiem blisko wybrzeża, tego od strony zatoki, czyli tego północnego wybrzeża na Long Island. Miejsce dosłownie żywcem wyjęte, jeśli kiedykolwiek graliście w grę pod tytułem Mafia, to dosłownie żywcem wyjęte miejsce z tej gry, przynajmniej od tego frontu. Zwłaszcza z tą fontanną i całym tym wystrojem. Zresztą budynek był chyba zbudowany w jakiś tam początek XX wieku, 1910, coś w tym stylu, coś takiego. Wnętrza wyglądały bardzo też podobnie w tym klimacie. Jeśli chodzi o standard miejsca, tak, bo warto mieć na uwadze, że w cenie były już jakby, no, było zakwaterowanie oczywiście, wszystkie zajęcia oraz jedzenie, tak, 3 posiłki dziennie, no i postaram się coś tam o tym powiedzieć. Standard tych pokoi i tego miejsca w ogóle był naprawdę bardzo wysoki, przede wszystkim miał fajny klimat, taki właśnie jak powiedziałem, w takim troszeczkę oldschoolowym stylu, ale odnowiony ładnie, naprawdę wszystko to miało ręce i nogi, sympatycznie, fajnie. 4 gwiazdki to chyba się za darmo nie dostaje, więc to musiało być całkiem przyzwoite, tak? 3 posiłki dziennie, oczywiście tam jeszcze było tego pierwszego dnia, czyli w poniedziałek tam była jakaś kolacja, no i tego dnia wylotowego, tak? Czyli w piątek to było tam śniadanie, także można powiedzieć, że to były takie 3 pełne dni. Jeśli chodzi o jedzenie, było naprawdę super, były szwedzkie stoły, także można było napchać się po prostu pod sam kurek, to czasami nie do końca jest dobre, ale jako że robiliśmy dużo, to energii też potrzebowaliśmy tam dość dużo, także to również daje na duży plus. Teraz może organizacja tego wydarzenia. Otóż jak to w ogóle wyglądało? Przyjechaliśmy tam, ja tam przyjechałem już w niedzielę, generalnie warsztaty od poniedziałku do piątku trwały, a tak naprawdę od wtorku do czwartku, to były wtorek, środa, czwartek, to były takie 3 mega zapchane dni, dosłownie, no, ciężko było się obudzić później niż o 8.30. Zajęcia były do późnych godzin wieczornych, tak? Były dosłownie do godziny, nie wiem, 19.20, coś takiego. Potem jedzenie, potem koncert, potem jam session, no i potem jeszcze spędzaliśmy, większość z nas przynajmniej, w tym za chwilkę czasu w jakimś pubie, który był
jakby w tym całym kompleksie, tak, w tym Glencove Mansion. Także naprawdę no to nie był najlepszy czas na spanie i na regenerację, ale wszystko było zorganizowane perfekcyjnie, naprawdę było super. Ludzie byli bardzo pomocni, zarówno jeśli chodzi o Dreamcatcher Events, czyli tych organizatorów wydarzenia. Tutaj specjalne pozdrowienia dla Tony i dla gościa, który nazywał się Billy. Naprawdę wielki props za to, jak zostałem potraktowany, jak bardzo pomogli mi w organizacji tych wszystkich wywiadów i tak dalej. Nie było żadnego problemu. Szukają miejsca, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę na wielki, wielki plus tutaj dla nich. Zresztą logo powinno gdzieś tutaj się pojawić. Naprawdę super, wszystko ogarnięte, bardzo przyjaźnie to wyglądało, także wielki props. No i trzeba powiedzieć, że wszystkie zajęcia, tak, no bo to o tym tutaj, to jest nasze clue tych całych warsztatów, tak, no to zajęcia wyglądały następująco. Dwa razy dziennie mieliśmy około godzinę 15 do półtorej godziny, czasami się to przedłużyło. To dwa razy dziennie był taki warsztat z Johnem Petrucciem, jakby ogólny, tak, bo tam było naprawdę mnóstwo osób, myślę, że ponad 200. Także na pewno był to rewelacyjny biznes dla organizatorów i chociaż tych muzyków było, no ten line-up, tak, ten zestaw osobowy tam, który był, po prostu zwalał z nóg. Może ja tylko powiem, tak, John Petrucci oczywiście, tak, to były te zajęcia ogólne, tak, z nim dla wszystkich, że każdy tam musiał być w tym czasie, kiedy były zajęcia z Johnem, nie było żadnych innych zajęć. Natomiast były jeszcze, tutaj patrzę właśnie sobie na plan, tak zwane breakout sessions, ok? To więc 4 razy dziennie były te breakout sessions. Także można powiedzieć, że było to, było 6 zajęć po około godzinę, tak? Najkrótsze były te 45-minutowe, no a najdłuższe potrafiły się przedłużyć do okolic półtorej godziny. Także naprawdę ten plan był bardzo mocno upchany. Na plus jest to, że wszystko było podane jak na tacy. Czyli codziennie dostawaliśmy maila rano, gdzie co jest, w której sali i tak dalej. Oczywiście na początek dostaliśmy taką kartkę, tu jeszcze ją mam, ona jest w dość popłakanym stanie. Taka karteczka, na tej karteczce były właśnie takie ogólne plany, natomiast w ciągu warsztatów były jeszcze tutaj dogrywane jakieś szczegóły, no i to było wszystko wysyłane nam na maila każdego ranka, także naprawdę organizacja było super, wszystko było na czas, nie było tam żadnych poślizgów, nawet jak sam John chciał przedłużyć jakiś tam temat, no to fajnie troszkę można było to zrobić, ale po jakichś 5-10 minutach, jeśli to przekroczyło czas, przychodził właśnie Billy, mówił John, time's out i generalnie trzeba było już jakby kończyć iść na następne zajęcie, także wszystko było świetnie tutaj pomyślane, plan ustawiony mega, mega ciasno. No, ale było od kogo się uczyć i już wam mówię te nazwiska. John Petrucci jako pierwszy oczywiście, tak? Annie McKee, jeśli chodzi o gitarzystów akustycznych, także gość, który naprawdę zmienił postrzeganie gitary akustycznej. Annie James, nie trzeba raz jej przedstawiać. Tosi na basie, również wielka gwiazda gitary na dzień dzisiejszy. Devin Townsend, oczywiście znany z solowych dokonań, także z dokonań swego czasu ze Steve'em Vai. Stig Mathiesen to był gościu, który ogarniał tematy właśnie improwizacyjne, tematy właśnie wypowiadania się, pewnych koncepcji improwizacji. To niesamowity człowiek po prostu, jakby gość, który jest jakby zwierzchnikiem tam tego działu gitary w Musicians Institute w Los Angeles, także tam gościu taki z pierwszej łapanki raczej nie byłby przyjęty, więc wiecie o co chodzi. Naprawdę grube tematy. Rusty Cooley, tak, jeśli chodzi o absurdalne prędkości na gitarze, to do niego można było na przykład iść. Doc Doppler, Dave LaRue to jest basista Johna Petrucciego z tego jego solowego projektu. Mike Mangini, tutaj muszę zbić pokłony, bo Mike Mangini jakkolwiek wygląda taki jakby to powiedzieli Amerykanie, super nice guy, coś w tym stylu, taki miły, sympatyczny i tak dalej. Dosłownie kiedy wsiadał za te perkusje, przeradzał się w totalną bestię. Także jak on dalał w te bębny, to jest po prostu szok. Dosłownie bestia, oczywiście nie cały czas na takim poziomie dynamiki, ale ja na solowym koncercie Johna Petrucciego, który był ostatniego dnia, to troszeczkę
bardziej patrzyłem i słuchałem gry Mike'a Mangini'ego niż samego Johna. To było dosyć zabawne, naprawdę piorunujące wrażenie. Tony McAlpine, to jest ostatnie nazwisko. Tony McAlpine to jest gościu, który grał na przykład, oczywiście solowe dokonania i tak dalej, ale grał ze Steve'em Vai'em i grał tam na klawiszach i na gitarze. Mniej więcej na tak samo absurdalnym poziomie na obu tych instrumentach, naprawdę rewelacyjny człowiek. To były te nazwiska, które się tutaj pojawiały. No i co dalej? Co dalej? Jak to wyglądało? Wyglądało to następująco. Te breakout sessions, czyli te zajęcia pozostałe, nie będące zajęciami z Johnem Petrucci, były w formie takiej do wyboru, tak? W sensie można było iść na... trzeba było wybrać jakieś zajęcia w każdym tam przedziale czasowym, bo na przykład tutaj patrzę na wtorek, czyli właściwie tak naprawdę pierwszy dzień taki z prawdziwego zdarzenia, jeśli chodzi o zajęcia. Tutaj widzę, że Andy James, Rusty Cooley, Devin Townsend, Jason Richardson i Dave LaRue. O właśnie, o Jasonie Richardsonie nie powiedziałem. Jason Richardson jakby... no to jest jeden z tych gości, którzy przesuwają granice tego, co można zagrać na gitarze. Jest ten styl dość mocno odczuwalny. Pięć osób, tak? Pięć osób w jednym czasie. Można było sobie wybrać te tematy. Z jednej strony to był minus, bo najchętniej to by się było na wszystkich tych zajęciach, tak? Ale jednocześnie uważam, że z drugiej strony paradoksalnie był to plus, bo niektóre tematy, wiecie, niektóre się czuliśmy dobrze, tak? I ten, kto się czuł dobrze w konkretnym temacie, nie musiał już iść na takie zajęcia. Mógł sobie wybrać coś, co naprawdę dużo bardziej go interesowało. Także wielki, wielki plus za to. Wielki szacun w ogóle za to, jak oni zrobili. Przecież to są potężne nazwiska. Oni jeżdżą w trasy, oni jakby non stop coś jakby robią. To nie są ludzie, którzy się nudzą w życiu. I zebranie ich w jedno miejsce, no to jest po prostu wow. To jest po prostu wow. The Animals as Leaders, tak? Podobno Tosin 2 tygodnie miał wolnego w ciągu roku, a tak to w trasie. Tak zostałem poinformowany przez Tony's Dreamcatcher Events na przykład, tak? Dlatego to była jedna z osób, która nie chciała ze mną robić wywiadu po prostu, bo chciała trochę pożyć, co oczywiście doskonale rozumiem. Również tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana. Mieliśmy sprawy techniczne, jakby z tej najwyższej półki, tak? Także jeżeli komuś na tyle wychodzą takie rzeczy, to myślę, że to jest rewelacyjny pomysł od takich osób się właśnie uczyć. Tematyka była totalnie różna. Właściwie były wszystkie tematy podjęte, na które składa się bycie muzykiem, tak, ogólnie. Czyli technika, były sprawy teoretyczne, było kształcenie słuchu, tutaj akurat wielki props dla Tony'ego McAlpine. I to był naprawdę świetne patenty pokazał, tak? Może coś wam z tego zdradzę. Bo naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne techniki. Kolejny z tematów to na pewno dotyczył improwizacji. Tutaj właśnie ten Stig Mathisen, który oryginalnie pochodzi z Norwegii, natomiast mieszka już w LA od kilkunastu lat. No i jest właśnie zarządcą tej klasy gitary w Musicians Institute w Los Angeles. No jeśli chodzi o improwizację, no muszę wam powiedzieć, że absolutny kosmos. Wręcz zawstydzający poziom w tym konkretnym zagadnieniu, tak? Bo, dużo osób było takich, co grało po prostu, wiecie, niesamowite swoje kawałki, swoją muzykę i to jakby o to opierali cały temat, tak? Tu jakby też się przyłączam do tego, że to jest jednak najważniejsze. No ale poziom, który tu on reprezentował, jeśli chodzi o improwizację i to na jakie pomysły wpadał i jaki ogólny poziom artystyczny to prezentowało, no to jest kosmos. To jest kosmos. To jest kosmos i to jest właśnie ten moment, gdzie no warto, zdecydowanie pod takimi względami to warto chociażby spojrzeć, do czego można dojść, tak? Wykonując jakby odpowiedni rodzaj pracy. Z tym człowiekiem również będzie wywiad, także mogę powiedzieć wywiad z prezentacją wręcz. Udało mi się namówić, także naprawdę będzie co oglądać. Także była improwizacja, były otwarte stroje, to tutaj przodowali Devin Townsend i Andy McKee. To też ciekawy temat, myślę, że niewielu z was się kiedykolwiek interesowało takimi sprawami. Czyli mamy tutaj stroje otwarte,
kończyły się, właściwie zamykały się te tematy na jakimś przemyśle muzycznym i jak zdobywać różne endorsementy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo praktyczne rzeczy, także tematyka naprawdę bardzo szeroka i dla każdego tutaj było coś miłego. Nie tylko na poziomach super zaawansowanych, chociaż no właśnie, jacy ludzie tam przyjechali. Przede wszystkim było to niesamowicie międzynarodowe zjawisko. Serio. Australia, Japonia, Brazylia, Islandia, Polska, ja jeden, waleczny, tam byłem. W ogóle z Europy Środkowej to chyba byłem tutaj, no. Niemcy, Francja, no tam jeszcze był? Hawaje, okej, okay, można? Australia, nie wiem czy mówiłem. O, Arabia Saudyjska. Mhm. Pozdrawiam, Ali. Tak swoją drogą pewnie i tak obejrzysz wersję po angielsku. No ale nie, naprawdę fajni ludzie, którzy no bardzo zajarani gitarą i to był ten taki ten root, tak? Czyli ta podstawa tego spotkania całego. Natomiast oczywiście, jak to na takich warsztatach bywa, chociaż na takiej randze jeszcze nigdy nie byłem, to jest mój pierwszy raz. W sensie, że tak międzynarodowo i w ogóle z takimi gwiazdami, tak? Oczywiście, była grupa gitarzystów, którzy naprawdę mega ogarniają. Zdecydowanie, również nawet między sobą, to część uczestników spokojnie mogłaby się wymienić informacjami i wiele się nauczyć od siebie nawzajem. Oczywiście też była grupa tak zwanych fanów, tak? Czyli po prostu już ktoś ma na przykład, nie wiem, 45 lat, nie ma jakichś ambicji specjalnych, pracuje w innej branży, czy nie ma ambicji w kwestii bycia nie wiadomo jakim muzykiem, ale jest po prostu fanem, ma trochę kasy, jest to jego forma spędzania wolnego czasu i niekoniecznie jest jakimś wymiataczem na gitarze, tylko bardziej jednak hobbystą. Tacy też tam byli, no bo ta możliwość spotkania takich nazwisk, no to jest big deal, tak? Duży temat, można powiedzieć. Natomiast dla mnie osobiście, no wiecie, dla mnie to są autorytety, ale nie bogowie. Lat temu 15, prawdopodobnie ja bym tam dostał zawału i w ogóle niesamowite i bym umarł z wrażenia, ale no to się potem zmienia, to jak poznaje się takich ludzi, no to to nie są bogowie, tak? Po prostu to są normalni ludzie, z którymi można pogadać, można się wymienić jakimiś opiniami, można podyskutować. Autorytety, zdecydowanie bardziej to słowo mi tutaj leży i ciśnie się na usta. Czyli na plus dałbym na pewno tę różnorodność. To jest coś ekstra, to jest coś naprawdę super. To jest raz. Na minus na przykład dałbym, jeśli chodzi o warsztaty z Johnem Petrucci, faktycznie, jako że tam było, to był taki forma jakiegoś eventu, wykładu bardziej, a nie takiej lekcji, wiecie, takiej trochę prywatnej lekcji, którą można było osiągnąć na przykład będąc na tych mniejszych lekcjach, kiedy ludzie się dzielili, ci szli do Devina, ci szli do Jasona Richardsona i tak dalej, i tak dalej. No to tam na tych zajęciach można było uzyskać taki kontakt troszeczkę przypominający właśnie lekcję prywatną, tak? Siadasz 2 metry od samego jakby wykładowcy w pierwszym rzędzie i prezentujesz mu na przykład co, jak grasz, a on ci mówi, aha, może tutaj zrób tak, a może tutaj zrób tak. To jeśli chodzi o takie tam typowo techniczne sprawy, tak, które można, jeżeli ktoś spojrzy swoim doświadczonym okiem, to zawsze jest to na plus.